Czasu do stracenia nie ma, a stan budynku pogarsza się z tygodnia na tydzień. Drewniane belki, które są elementami konstrukcyjnymi jednej ze ścian baszty, są w bardzo złym stanie. Budynek, w którym jeszcze do niedawna mieściła się niewielka galeria sztuki, stoi od pewnego czasu pusty. Przystępujemy w tej chwili do opracowania najpierw ekspertyz, później ewentualnego sposobu zabezpieczenia tej ściany i być może baszty, bo nie wiemy, jak dalej są te elementy konstrukcyjne ze sobą powiązane. Natomiast w późniejszym czasie, jak nam projektant określi, ekspert określi, co jest do zrobienia i w jaki sposób, będziemy podejmowali działania inwestycyjne w celu wzmocnienia konstrukcji albo być może całkowitej wymiany tych elementów konstrukcyjnych. Wszystko pod nadzorem oczywiście konserwatora zabytku. W ostatnich latach baszta przechodziła remont, jednak dotyczył on tylko jej wnętrza. Wieża była przystosowywana do tej funkcji, którą pełniła do niedawna. Tam był, jak pamiętamy, sklepik, były wykorzystane na funkcje usługowe. Natomiast od pewnego czasu w tej wieży już się nic nie dzieje. Dotychczasowy dzierżawca zrezygnował z tej dzierżawy i w takim układzie pozwoli nam to na przeprowadzenie tych prac i być może poszukanie jakiejś innej funkcji, bardziej może jeszcze atrakcyjnej niż ta, która była dla tego obiektu już po remoncie. Na razie nie wiadomo, ile remont ma kosztować. Pewne jest jednak to, że Urząd Miasta odbudowę baszty uważa za priorytet.